Drodzy Państwo, to jest taki moment, zapowiadałam niespodzianki, więc jest kolejna niespodzianka, ale już niespodzianka właśnie się zbliża, to jest platynowa płyta. Agora Muzyka wręcza członkom zespołu Lady Punk Janowi Borysewiczowi. Poprosimy naszego menadżera Maćka Durczaka. Tak, Maciej Durczak, poprosimy go na scenę, dla niego piąta płyta jest. Wielkie brawa! Jan Borysewicz, Janusz Borysewicz, Kuba Jabłoński, Krzysztof Kieliszkiewicz i Maciej Durczak otrzymują płytę. Chciałbym powiedzieć, że nie ma z nami jeszcze Wojtka Usaka, który realizował ten cały materiał. Nasz wspaniały przyjaciel, który zrobił to znakomicie. Chciałbym podziękować wszystkim gościom, którzy oczywiście łącznie z Wojtkiem Usakiem dostaną te płyty, natomiast produkcja się nie wyrobiła, więc dostaną trochę w późniejszym czasie. Natomiast bardzo dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy byli na tej naszej płycie. No i mam nadzieję, że się też również cieszymy z tego bardzo, bo po tylu latach dostawać jeszcze platynowe płyty to jest chyba duży sukces. Dziękuję. Zatrzymam na małą rozmowę, bo wiem, że ty nie tylko muzyczne masz wspaniałe projekty, ale też szykujesz książkę. Tak, właśnie postanowiłem po latach, żeby zostać pisarzem. Odkryć swoje życie. Zawsze się tego obawiałem, ponieważ nie chciałem za życia robić takiej książki, ale widzę, że jakoś uparcie żyję dosyć długo, więc postanowiłem, że zrobimy to wspólnie z Marcinem Prokopem. Książka już jest na ukończeniu. Miała się ukazać w maju, natomiast sytuacje, jakie się w tej chwili wydarzyły, prawdopodobnie ukaże się na jesieni. Wczoraj rozmawiałem z Marcinem, twierdzi, że to jest bardzo dobra. Ja nie wiem, czy ona będzie dobrą książką, ponieważ ja swoje życie traktuję trochę z przymrużeniem oka. To na pewno będzie dobra książka. Jak z przymrużeniem oka. Dystans jest niezwykle potrzebny. Czy to jest rzeczywiście zapis twojego życia? To jest wywiad rzeka? To jest taki chyba, taki wywiad rzeka, że to jest jakby od samego początku, od dzieciństwa, poprzez różne sytuacje ciekawe, mniej ciekawe, bulwersujące, fantastyczne. W zasadzie tak jak życie każdego człowieka, prawda? Tylko moje życie chyba było bardziej każdego jest chwilę. Takie kolorowe, wiesz? Bardziej kolorowe, tak. Zresztą ja lubię życie kolorowe, prawda? Tak. A powiedz mi, czy było takie pytanie Marcina Prokopa, które cię zaskoczyło, że odkryłeś jakąś prawdę o sobie, której nie wiedziałeś? Raczej chyba Marcin odkrywał prawdę o sobie. O sobie czy o tobie? O sobie. Nie no, w ogóle ja jestem ciężki człowiek, więc ze mną się rozmawia, wiesz, dosyć... Ja większość rzeczy obracam w żart, więc jak całe swoje życie, więc nie traktuję zbyt tego życia poważnie i z jednej strony to jest... dla mnie jest to bardzo dobre, dla niektórych jest to trochę uciążliwe. No ale trudno, taki już jestem, nie chciałbym się za bardzo zmieniać, tak? I tak już zmieniłem swoje życie od czasu, kiedy poznałem moją kochaną Małgorzatę. I od ponad 5 lat nie chodzę już tak jak kiedyś po barach, więc moje życie się i tak zmieniło, więc nie chcę już go bardziej zmieniać. Czyli rozumiem, że to życie, które jest teraz, podoba ci się, pomimo tego, że... Właśnie tak będzie w książce. Powiedz, Małgorzata jest tutaj z nami? Jest oczywiście, też się pozdrawiamy serdecznie. Śmieje się, tak. Ona wie dokładnie, o czym ja mówię. Rozumiem, a coś się w nim nie podoba, powiedz. Robię to dla niej po prostu, natomiast dla siebie w zasadzie nic nie robię w tym znaczeniu. Tak? Rozumiem, czyli w tej chwili oddałaś się w całości. Oddałem się w całości, tak jesteś żeby... Jesteś głową kręconą przez szyję. Nie. Tylko kobieta może tak powiedzieć. Wszystkiego najlepszego, kochane panie. Znaczy wiesz, to
Ja uważam, że to jest dobrze, dlatego że moje zdrowie już chyba nie jest takie jak kiedyś i myślę, że gdybym ja prowadził taki tryb życia przez te 5 lat ostatnich, jak kiedyś prowadziłem, to nie wiem, czy byśmy tu siedzieli, więc na pewno jest to jakiś plus tego, ale też widzę dużo minusów. No to ja myślę, że zrobiłeś taką reklamę tej książce, że to już każdy z Państwa, kto siedzi, będzie chciał tutaj u nas na tej scenie, będzie chciał po tę książkę sięgnąć. No, mam nadzieję. Mam nadzieję.